No nie jest źle, może być. Dobra, czy coś jeszcze mamy do obtegowania, czy nie? Dobra, czekajcie. Tak oto wygląda kutak z afro. Pseudo afro. Jest lepiej, może być, nie? Kurcza kleja. Tak, to jest kurcza kleja. To jest Leja. To jest Leja, dokładnie. To jest Leja. Teraz tak. Taka krótka informacja dla was. Moi drodzy, jeżeli chodzi o całą naszą tutaj, że tak powiem, windę, zmieniłem pewien blok, mianowicie... Widzisz, Kryspin? Jeżeli chodzi o to, tutaj musieliśmy usunąć po prostu redstone'a z dolnego poziomu. Prawdopodobnie jakbym usunął z górnego, to działałoby już 100% dobrze. Ale jak zamieniłem to na drewno, to teraz nie oddziałuje na te hopery, które są na dole. I dzięki temu, jak wciśniemy sobie, przypuśćmy trzeci przycisk, to gaśnie i wtedy wiemy, że jak jest zgaszone, to na tym piętrze jest winda. Winda jest na piętrze, które jest zgaszone, moi drodzy. Nie zapalone, a zgaszone. Powinno działać odwrotnie, wiem o tym. Wiem o tym, że powinno działać odwrotnie, ale no już niech działa tak. Zawsze lepiej tak niż w ogóle, prawda? Siemano, Jakob. Mój internet umiera. No rozumiem, stary, rozumiem. Teraz wystarczy, że wciśniemy pyk i dziękuję, do widzenia, tak? Także wystarczy, że po prostu będziemy patrzeć, które jest wyłączone i wtedy wiemy, gdzie jest winda. W tym momencie wytłumaczę wam, jak się dostałem na kwadratową masakrę. Pierwszy i ostatni raz. Znaczy może nie pierwszy, ale ostatni raz. Także słuchajcie uważnie. Dostałem się na kwadratową masakrę w ten sposób, że w 2011 roku nagrywałem Minecrafta. Z tego co wiem, również parę osób tutaj nagrywających mnie oglądało. Więc gdy zaproponowałem jednej z nich, żeby dostać się na masakrę, napisałem do tej osoby, to on powiedział, że oczywiście dla mnie miejsce się znajdzie. I w ten sposób znalazłem się na kwadratowej masakrze. Mam nadzieję, że ta informacja jest dla was wystarczająca i że teraz wszystko jest jasne. Moi drodzy, dla wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli... Tak, widziałem, nawet mu pomagałem. Dla wszystkich, którzy nie widzieli, teraz zrobimy sobie obchód domku, także... Nie odpowiadam na czat w tym momencie, bo robimy obchód domku. Tutaj jest pomieszczenie, w którym na razie jest prowizoryczne... Prowizoryczny portal do Netheru. Tutaj zaraz po lewej stronie mamy naszą farmę zboża. Automatyczną oczywiście, półautomatyczną. Tutaj mamy stół do enchantu już z paroma enchantami gotowymi. Dziękuję bardzo za słupka. Tutaj jest nasza Sparta, czyli nasze zejście na dół, które trzeba w końcu ukończyć. Myślę, że w końcu je zrobimy, jak się weźmiemy za robienie też dolnych, powiedzmy, bardziej takich rzeczy. Tutaj mamy naszą wspaniałą Junior Splatce i Junior Strasse, czyli nasze metro. Nie pytajcie, dlaczego jest to w kolorach drugiej Rzeszy, nie jest to ważne. Nie jest to ważne. Ładne filary są w każdym razie. To są na razie nasze lochy. Bardzo skromne. Bardzo, bardzo skromne. Teraz wchodzimy na kolejne... Dziękuję bardzo za słupka. Tutaj wchodzimy na kolejny poziom. Tutaj na razie jest farma kelpa. Bardziej taki antyk, żeby był, niż żeby coś innego z niego było. Chociaż ten kelp trochę się go zbiera, no ale jest to tylko troszeczkę. Tutaj mamy pierwszy nasz mechanizm, który najprawdopodobniej stąd zniknie, zostanie przeniesiony na górę. Jest to mechanizm one-tickowy do... Aktualnie ten akurat jest do trzciny cukrowej. Idąc dalej. Mamy 71 widzów. Dziękuję bardzo serdecznie, moi drodzy. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Zaraz się będziemy tym jarać, ale to za chwileczkę. Tutaj mamy tak. Główny hall, na którym rosną nam na razie takie te chorusy, ale to powiedzmy, że są takie chorusy, żeby były. Tutaj mamy właśnie tą dziurę do naszej Sparty. Tu mamy pomnik świętego Wungla. Po obydwu stronach są klatki schodowe. Tutaj jest port, który będzie jeszcze przerabiany, żeby można było łódką wpłynąć. Dekorowany przez faminkę. Wejdziemy sobie na górę. Tutaj mamy magazyn. Ten magazyn będzie połączony z pomieszczeniem na górze, które jest na pierwszym piętrze i tam będą przepararki, które będą przesyłać tutaj różne rzeczy. Ewentualnie zmienimy po prostu miejsce magazynu. Teraz tak, tutaj jest nasze akwarium, proszę bardzo. Tu jest nasze piękne, wspaniałe akwarium. Które też jeszcze będzie troszeczkę ulepszone, ale to bardziej o rybki, o jakieś inne jeszcze rzeczy, tam powiedzmy jakieś roślinki, trochę mniej kelpa się da, tak żeby było ładnie, prawda?
Teraz idziemy dalej. Każda nuta ma swój chórz. Tak, dokładnie. Teraz idziemy dalej. Z tej strony mamy pomieszczenie dla top donatorów każdego streama. Tutaj są oni zamieszczani. I dla osób, które wspierają aktywnie kanał. Czyli po prostu za pomocą wsparcia na kanale. Następnym pomieszczeniem jest nasza wieża, w której znajduje się winda. W której znajduje się winda Belanosa 1. To kiedy jest zgaszone, znaczy, że tam jest aktualnie winda, czyli możemy sobie wjechać na wyższe piętro. Aktualnie zagospodarowane mamy pierwsze piętro, znaczy nie zagospodarowane, a zrobione mamy pierwsze piętro, proszę bardzo. Tutaj jest pierwsze piętro, gotowe do zagospodarowania. To jakiś zombie łazi, trzeba go zabić od razu. Zombie, nie przerywaj mi tutaj, proszę bardzo. Teraz, żeby zejść, musimy oczywiście wejść tutaj do wieży i zeskoczyć. Drugie piętro aktualnie kopiemy. Drugie piętro aktualnie kopiemy. Umieraj. Świetnie. Wiem o tym, zaraz będziemy to celebrować. Drugie piętro mamy tutaj. Proszę bardzo, aktualnie je robimy, także dzisiaj je pewnie skończymy. Trzecie piętro jeszcze w ogóle nie jest ruszone, więc nie ma tam co teraz pokazywać. Natomiast mamy jeszcze czwarte piętro, które nas zawozi tak naprawdę. Czwarte piętro to jest tak naprawdę szczyt wieży. Proszę bardzo, i na tym szczycie tutaj będziemy mieli, że tak powiem, lądowisko dla Elytr. I to wszystko na chwilę obecną. Dziękuję bardzo za uwagę. Tak, i teraz moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że mamy 71 tysięcy subskrypcji. Moi drodzy, to jest po prostu niebywałe, że odkąd zaczęła się masakra, byliśmy już chyba 8 tysięcy subów. To jest naprawdę ogrom. To jest ogrom, mam nadzieję, że większość z was nie żałuje tego, że właśnie w tym momencie zasubskrybowała kanał i jest tutaj ze mną. I mam nadzieję, że nie będziecie tego żałować w przyszłości. I naprawdę bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Bardzo serdecznie. Naprawdę. Jesteście najlepsi. Moi drodzy, jeżeli chodzi o nazwę mleko żłopiarnia i tak dalej. Chodzi o to, że jak graliśmy w Skyrima, to jeden z widzów stwierdził, że jakiś mlekożłop mnie zaczepił na ulicy w Skyrimie i chciał ode mnie pieniądze, mnie okraść. I mówił, oto mlekożłop, bij mlekożłopa, dziada mlekożłopa. No i tak mi się to spodobało, że od tej pory mamy mlekożłopiarnię. Mam nadzieję, że to będzie interesująca dla was opowieść i wyczerpująca. Ja nie jestem mlekożłopem, ja jestem alkożłopem. Na czacie dostaliśmy informację, yes I don't. Jeżeli przetłumaczymy to na język polski, to ma to sens. To ma to sens. Dlaczego ma to sens? Ponieważ jest to na przykład, tak nie zrobiłem czegoś. W języku polskim ma to sens, nie? A w języku zagranicznym nie ma to sensu. Bo oni tego nie rozumieją w ten sposób, tak jak ja. Na przykład właśnie język polski jest tak ciekawym językiem ze względu na to, że ma mnóstwo takich dziwnych zabiegów, których nie uświadczycie w większości innych języków na świecie. Właśnie na przykład coś takiego, że możemy napisać na przykład, albo powiedzieć na przykład, ktoś się ciebie zapyta, słuchaj, byłeś, mam na przykład, o, pyta żona męża, mam nadzieję, że wkręciłeś tą żarówkę, nie? No to on mówi, no nie, no oczywiście, że wkręciłem. Widzicie, jest zaprzeczenie i potwierdzenie w jednym zdaniu twierdzącym, to jest po prostu świetna sprawa. Dobra. Dobra, moi drodzy, zaczynamy od głowy Kremola. Całość musimy teraz zategować wełną, żeby nie było widać, co to jest. Może jeszcze pomyślą, że to sprawka monolitu, ale by było, co? Sprzedadzą mnie, nie sprzedawajcie mnie tylko. Będzie czarno, ciemno i w ogóle brzydko. Hop. To zrobimy to tak, o, zaoszczędzimy trochę wełny w ten sposób. Dobra, nie, ten pomarańcz zostawimy, bo to ładnie wygląda. Dalej, co teraz? To jest bremu, dobra, to jest bremu. Robimy okulary owcy, spoko.
Robimy to, kiedy on jest w swoim domu, także to jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Wiecie, o co chodzi, nie? Jeszcze ten środkowy może wytniemy. Fuck! Padłem. Siamać. Leć do góry. Dobra, może być. A bo to są dwa, dobra. To niech zostanie tak. No jest owieczka w okularach, proszę bardzo. Voxel Map się nazywa. To przyszedł od Nitasz, jak ktoś przyszedł? O. Live'a mu wywaliło, o proszę bardzo. Hubertowi coś? Dobra, Hubertowi też damy. On już ma wąsy dorobione. On już ma dorobione wąsy. To co mu możemy dorobić? No i mamy pięknego eskacza. No i mamy pięknego eskacza w brodzie. Lecimy dalej. Jak mu dorobić wąsy? Czekajcie. On ma tutaj oczy. Jak Hubertowi dorobić wąsy? Siodło mu zrób. Niszcz aureole i zrób rogi. Ale nie, no bo aureola jest droga. Nie będę. Chociaż musiałbym mieć skrzynkę, to wtedy mógłbym zrobić rogi. Ej, mamy skrzynkę? Nie mamy skrzynki. Czekajcie, zrobimy skrzynkę, ale ja nie wiem, czy to da się zniszczyć zwyczajnym kilofem. Giga brodę mu zrób. Dobra, zrobimy mu brodę. Taką giga. Całkiem nieźle wygląda menelska broda, nie? Dobra, czekajcie. Jak wygląda menelska broda? Tak wygląda menelska broda niedźwiedzia. Co mu tutaj możemy zrobić w takim razie? O, wiem. Zrobimy mu włosy pod pachami. Mua, piękności. Zrobimy mu parę czarnych zębów. A w sumie właśnie, mogę postawić za czarnymi, masz rację. Ten, ten i ten. Jeszcze trzeba tak zrobić, trzeba się przedostać tutaj na chwileczkę. Teraz tak, robimy tak, tak, tak. Tak, tak, tak. I tak. Taki piękny, piękny Bremu. Śliczny. Dobra, moi drodzy. No to jeszcze... A, jeszcze mieliśmy zrobić coś z kurczakami, więc lecimy do kurczaków. No, zawijaski ma. To trzeba jeszcze tutaj połączyć. Jeszcze tylko trzeba tutaj połączyć. Hop. Piosenka Arabów. Dlaczego? Proszę bardzo. I zrobimy mu jeszcze krawacik. Proszę bardzo. Ślicznie, po prostu ślicznie. No, wygląda pięknie. Ślicznie wygląda. Gdzieś tutaj będzie Rembol. Tu jest Bremu, to Rembolek będzie tutaj. Powinny być nagrody, nie kary. Dziękuję bardzo za słupka. Jest drugi kutak, dobra. Dobra, jesteśmy, moi drodzy. Teraz tak, temu trzeba zrobić czarne jajko, dobra. No nie jest źle, może być. Dobra, czy coś jeszcze mamy do obtegowania, czy nie? Dobra, czekajcie. Tak oto wygląda kutak z afro. Pseudo afro.
Jest lepiej, może być, nie? Kurcza kleja. Tak, to jest kurcza kleja. To jest leja. To jest leja, dokładnie. To jest leja.